Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Wiem, głupio brzmi, nie lubię tego słowa, natomiast przychodzę do Was po prostu z zakupami z Rossmana. Poszalałam sobie ostatnio, ale musiałam kupić parę rzeczy, które nie dość, że raz mi się skończyły, dwa, że chciałam przetestować pewne nowe kosmetyki, a trzy, po prostu dawno nie byłam w Rossmanie. Więc postanowiłam, że tym razem, odwiedzając Rossmana, kupię kilka nowości, a przede wszystkim takie rzeczy, które znacie bardzo dobrze, które używacie zapewne, dlatego że one są po prostu dobre. No i po trzecie, dlatego że chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście Rossman ma fajne promocje teraz na walentynki, ale w tym filmiku na pewno nie o tym będę teraz do Was mówiła. Dobrze kochani, zapraszam Was na ten filmik, jeżeli w ogóle lubicie takie hole zakupowe, weźcie sobie oczywiście tradycyjnie coś dobrego do picia, no i będziemy oczywiście zaczynali. Się troszeczkę odsunę i powiem Wam tak, pierwsze co zrobię, to wysypię wszystko. Przepraszam, jeszcze jedno. Muszę znaleźć paragon. Jest, mam siata pusta, żeby nie było. Tradycyjnie wziąłam sobie, nie wiem, czy zawsze bierzecie gazetki, ja zawsze biorę chętnie. No ale dobrze. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Kupiłam farbę do włosów, którą zawsze używam do farbowania. Jest to chyba nowa czerń. Numer 200, to Wam pokażę, to jest 200. Bardzo dobra. Dlaczego? Dlatego, że ten casting ma takie troszeczkę łagodniejsze działanie, jeżeli chodzi o farbowanie moich włosów, bo jest bez amoniaku i jest zmyczkiem pszczelim, a to tak naprawdę bardzo dobrze robi moim włosom. I słuchajcie, za tę farbę, bo ona była w promocji, już Wam mówię, za farbę zapłaciłam casting 19,99. Regularna cena u nich to 27 zł prawie. Dobra, dalej. Kupiłam sobie również Garnier Neo. To jest ten dezodorant. Ja go bardzo lubię. Pure Coton. Tutaj jest wersja zapachowa. I bardzo ten zapach mi odpowiada. I tu on ma 150 ml. I za 150 ml zapłaciłam 10,99, bo też była jakaś fajna promocja na ten dezodorant. I jeszcze wzięłam, słuchajcie, jeden dezodorant. O, nie wzięłam go. Nie wzięłam, przepraszam. Ale tym razem wzięłam Nivea Stress Protect Antiperspirant. Nie wiem, nie miałam tej wersji, ale powiem Wam, że zapach bardzo mi się spodobał, więc postanowiłam, że tym razem wypróbuję tą Niveę. I już Wam mówię, bo w tej cenie była Nivea. Nivea była... ona też nie była dość... znaczy nie była droga. 7,49. Też jakaś była promocja, bo normalnie chyba z 10 czy 12 zł kosztuje. Także 8 zł może być. I teraz. Wzięłam, bo też była promocja, te dwa moje ukochane olejki. One są do masażu, ale ja używam nie do masażu, po prostu po kąpieli bardzo lubię olejować moje ciało i olejki zawsze się sprawdzają na mojej skórze. Tym razem wzięłam inaczej. Zawsze wybierałam jeden zapach, jedną nutę zapachową, która przepięknie pachnie i zawsze będę po nią sięgała. I tym razem ponownie po nią sięgnęłam. Jest to olejek sezamowy i ekstrakt z wanilii. To jest ten. Wellness and Beauty z tej serii. I wzięłam sobie po prostu, jak on się nazywa? Czysty olej migdałowy z masłem She. Te dwa olejki. Za każdy z nich, słuchajcie, za każdy z tych olejków zapłaciłam pół.
Jest 8,99. Regularna cena około 12 zł. Także myślę, że fajna opcja, żeby przetestować sobie takie olejki, a polecam Wam, bo naprawdę są bardzo, bardzo dobrej jakości. Co jest też ważne, to to, że one przede wszystkim nie powodują, że zostaje jakiś taki niefajny film na naszej skórze. Dalej, kochani, postanowiłam kupić olej pod prysznic Isamy, ten taki z naturalnymi olejkami witaminą E. On jest też bardzo często reklamowany, w cudzysłowie oczywiście, reklamowany, polecany na YouTubie, bądź też na różnego rodzaju blogach. Ja go nigdy nie miałam, nie testowałam go, więc nie umiem Wam powiedzieć, czy rzeczywiście on będzie dobry. Podobno najgorszy w tym wszystkim jest zapach. Ja nie czuję nic, więc być może on rzeczywiście spełni swoją rolę. Tutaj mamy 200 ml. I za te 200 ml Isama zapłaciłam 5,49, cena regularna 6,99, więc on też był w promocji, dlatego po niego sięgnęłam. Dalej, słuchajcie, Isama oczywiście zmywasz do paznokci nieśmiertelny, bardzo dobry, on jest tym migdałowym olejkiem, rewelacyjny. Zapłaciłam za niego 6,99. Dalej, kupiłam jeszcze, słuchajcie, dwa kremy Fuswol. Boże, ktoś mi kiedyś napisał, jak to się czyta, Łoch, i nie pamiętam, no nie zapamiętałam, więc poprawcie mnie jeszcze raz, jak dokładnie wymawiać tą nazwę, Fuswol. Wzięłam wersję krem z łoju jelenia i on jest jeszcze z alantoniną i olejkiem migdałowym, a drugi wzięłam krem zmiękczający do stóp z woskiem pszczelim, alantoiną, te dwa. I każdy z nich ma po 75 ml. I już Wam mówię, jaka była cena każdego, bo one też były w promocji. Ten z łoju jelenia zapłaciłam 5,99, natomiast ten krem, a trzy kupiłam, no też tak patrzę, ten mój ulubiony, czyli ten z tym awokado i z migdałami, ten jest rewelacyjny i mogę go Wam polecić, czyli naprawdę kupiłam trzy tej firmy, bo są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. I teraz już Wam mówię, z tego, już Wam powiedziałam, z łoju jelenia był za, teraz mi gdzieś uciekły te okej, był za 5,99, natomiast reszta, ten z zmiękczający do stóp z woskiem pszczelim i ten z awokado, oba były po, każdy z nich był za 4,99, także uważam, że dobry deal na tym zrobiłam. Co dalej? Kupiłam oczywiście do makijażu meczko nagietkowe z ziaj. Bardzo dobre, ja już mi się skończyło, więc musiałam sięgnąć po kolejne opakowanie i akurat to mleczko było, już Wam mówię, ale też jakoś niezbytnie drogie. 7,99. I tutaj mamy ile? 200 ml. Także cena naprawdę nie jest jakaś horrendalna. Tutaj jeszcze mam kolorówkę, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. I kupiłam tak. Kupiłam dwa mydła w kostce, bo oprócz mydeł takich w płynie, lubię mieć zawsze kostkę mydła. No, moi goście są tacy, którzy są tradycjonalistami i wolą myć ręce właśnie takim mydłem w kostce, ale są też tacy, którzy chętnie sięgają po nowości, po nowinki jakieś takie mydlane, jeżeli chodzi o mydła w płynie. Też takowy mam, bardziej preferuję to mydło w płynie, natomiast też czasem sięgam po mydła w kostce, poza tym takie mydła w kostce bardzo dobrze mi służą do mycia pędzli. Okej, ale nieważne. Dobrze, Isamę wzięłam. Isama, tylko poczekajcie, czy to jest napisane, co to jest za wersja zapachowa.
mydło kremowe, delikatnie witalizujące, pielęgnujące skórę rąk. Soft. Przepięknie pachnie, słuchajcie. I już Wam mówię, w jakiej cenie było to mydło. Tak, to mydło było za złoty 39 zł. I wzięłam jeszcze Palmolive Thermal Spa Mineral Massage. Też przepięknie pachnie, to jest ta wersja. I za to mydełko zapłaciłam złoty 59 zł. Kolejne podejście do mojego ulubieńca. Jest to ten krem do pielęgnacji na wiatr i mróz dla niemowląt i dla dzieci. Bardzo go lubię, Baby Dream. Mamy tutaj 100 ml i za Baby Dream zapłaciłam 6,39, a też była na niego promocja, bo normalnie kosztuje około 8 zł. Wzięłam jeszcze, słuchajcie, krem żel do mycia twarzy bezzapachowy firmy AA. Do cery atopowej, nie wiem dlaczego akurat do cery atopowej, bo ja takowej nie mam, natomiast też była jakaś promocja i chciałam wypróbować właśnie tą serię HALP z depantenolem, ekstraktem z lukrecji, allantoiną. I za ten żel, słuchajcie, zapłaciłam, już Wam mówię, 9,99, tradycyjna cena 13,29, także też bardzo dobry deal. I teraz przechodzę, a jeszcze kupiłam coś, słuchajcie, oczyszczający krem micelarny do makijażu. Nie wiem dlaczego to kupiłam, ale zaraz się dowiemy. To jest z tej firmy Liren. Już Wam zaraz mówię, kochani, po co ja go wzięłam. FM, formuła młodości. Sucha skóra, normalna i wrażliwa. Dermoprogram, to jest chyba jakaś nowość była, dlatego pewnie po niego sięgnęłam. Ale nawet, słuchajcie, nie wiem, kiedy to zrobiłam. Nieważne. Dobrze, Liren, już Wam mówię, jakiej jest cenie. 10,99, normalna cena 15,99, więc 6 zł zaoszczędziłam, bardzo dobrze. I teraz tak, no prawie, takie 6 zł. Nie 6 zł, a 4 zł. Nieważne. I tak, sięgnęłam, słuchajcie, po 3 podkłady. Wzięłam taki HD High Definition Foundation Porcelan z Lovely. Nie wiem, czy go znacie, czy nie. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie, ten fluid, wyglądał na mojej buzi. Teraz widzę, że bardzo dużo marek robi te podkłady HD. Niektórym to wychodzi, niektórym to nie wychodzi. W każdym razie jestem bardzo ciekawa tego produktu i już Wam mówię, za ten Lovely zapłaciłam 15,39, więc nie był tani, tym bardziej, że tu mamy 30 gramów. To nie jest mało. Zobaczymy. Dalej wzięłam Rimmel Stay Matte 91 Light Ivory. To jest ten. Zobaczymy. Ja jeden tego Rimmela, tej firmy Rimmela mam i chyba ten nawet z tej mat, ale nie wiem, czy dokładnie mam ten numerek i byłam z niego zadowolona, znaczy rozpoczęłam testy, jeżeli to można powiedzieć, czy jestem zadowolona, czy też nie, ale rozpoczęłam testy, miałam go kilka razy na buzi i jak na razie jest ok. Zobaczymy, jak on się sprawdzi przy dłuższym użytku i przy różnego rodzaju bazach. I za Rimmela Stay Matte, już Wam mówię, ile je zapłaciłam. Tak, 19,99, cena 26 zł. Trochę zaporowa, bo 30 ml za 20 zł, a w cenie regularnej 26, trochę przesada. No ale chciałam wypróbować, zobaczyć, tym bardziej, że tamten mi jakoś podpasował. Miss Sporty Mission Correction Multi Action i mam tu numerek 02 Light. Tak on wygląda, słuchajcie, on wygląda tak prawie jakby miał jakąś taką formułę pianki, ale nie wiem, nie wiem czy zobaczycie.
kamera Wam tu pokaże, tą piankę taką. Nie wiem, czy widzicie. W każdym razie wzięłam go, dlatego że on chyba był w tej cenie na do widzenia, ale zaraz sprawdzę. Miss Sporty. Była cena na do widzenia 4,09. Nie jest pokazana, jaka była cena wcześniej. Nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Wzięłam ten najjaśniejszy, bo chyba tylko jako jedyny najjaśniejszy był. Ta dwójeczka light. Zobaczymy. I dalej wzięłam, słuchajcie, trzy lakiery. Wzięłam jeden taki, który już kiedyś też miałam z tej serii. To jest ten jak Incredible Gel. Przepiękna czerwień, słuchajcie, jest tak piękna ta czerwień, że chyba dzisiaj sobie nim zrobię paznokcie. Numerek 03, chyba nie zobaczycie tej trójeczki. Nieważne, w każdym razie to jest numerek 3, seria żelowa. I już Wam mówię, za tę serię żelową zapłaciłam 8,29. Trochę drogo, ale uważam, że jak na taką jakość, bo rzeczywiście przepięknie wygląda ten lakier na paznokciach, miałam i mogę go Wam polecić, więc warto te 8 zł zapłacić. I kolejny wzięłam taki, słuchajcie, jakby kolor wina, też przepiękny, Coach Manicure. I mamy tutaj numerek 13, tak? Tak, 13 tu mamy. Jednowarstwowy lakier do paznokci. Zobaczcie, przepiękne, tak naprawdę bardzo mi się podoba. I za ten lakierek zapłaciłam 6,39. No, cena też taka może być. I oczywiście tradycyjnie uwielbiam biel na paznokciach. Sięgnęłam po kolejny Lovely Classic Nail Polish. Biel, czyściutka biel, numerek 25 i za ten lakierek zapłaciłam, już Wam mówię, 5,99. I to wszystkie moje zakupy. Wszystkie moje zakupy z Rossmana, widzicie, troszeczkę tego było. Patrzyłam na tę serię walentynkową. Były tam wprawdzie jakieś takie kubeczki, były tam jakieś majtki, koszulki. Nie wiem, czy też akurat były biustonosze. W każdym razie no nie było czego, nad czym się zastanawiać. Były jakieś tam też śmieszne takie serduszka, takie lampeczki na głowę, ale no nie, to nie ten wiek, jeżeli chodzi o mnie. O, co też jeszcze Wam mogę pokazać, bo mam akurat tę gazetkę, to mogę Wam pokazać, że były też takie te kubeczki, bardzo fajne, za 16-17 zł. Fajne, natomiast były chyba tylko trzy już ostatnie, ale jakoś tak ciężkie były bardzo, więc postanowiłam, że sobie odpuszczę. Fajne były też te rękawice kuchenne, takie muffinowe, ale jakoś nie bardzo mnie to kusiło. I coś jeszcze tam takiego ciekawego było, no tam podkładki takie śmieszne. Też bardzo fajny lampionik. O, to mogę Wam też pokazać. Taki drewniany, biały, jedna sztuka była, ale w związku z tym, że ja mam naprawdę sporo tych lampioników, a wolę bardziej styl taki lampionowy, który jest pepką, więc po prostu go nie wzięłam. Dobrze, kochani, bo bym mogła mówić, a ten filmik naprawdę będzie już długo trwał. Kochani, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Oczywiście zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Nie wiem, czy w tym miesiącu pojawią się ulubieńcy stycznia. Jakoś tak za bardzo nie mam czasu, żeby te filmy Wam ogarniać. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś serię w moim wydaniu, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie zastanowię się, co takiego ciekawego jeszcze dla Was miałabym nagrać. Jeszcze Wam tylko pokrótce odpowiem, bo też bardzo często pojawia się wpis w komentarzu, abym nagrała jakiś haul ubraniowy. Powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie, natomiast ja ubrań tak mało co kupuję, że już kupuję, to jest to bardziej taki styl biznesowy, są to koszule, są to takie bardziej eleganckie rzeczy, więc nie wiem, czy Was to będzie interesowało. Natomiast jeżeli tak, no to napiszcie mi w komentarzach, jakoś postaram się coś takiego ciekawego dla Was nagrać, o ile w ogóle będę robiła zakupy. W każdym razie, kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję, guziaczki ślę i do następnego. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!